Przy mikrofonie pan Michał Michalak, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny w tym sezonie magazyn Kibica, którego dzisiejszymi gośćmi są trener bramkarzy Wisły Płock Andrzej Krzyształowicz. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. I bramkarz Wisły Marcel Zapytowski. Witam cię, Marcel. Witam. Panowie, kończy się przerwa reprezentacyjna i za chwilę wracamy na ligowe boiska. W sobotę Wisła Płock zagra u siebie z Miedzią Legnica. Natomiast chciałbym, żebyśmy krótko podsumowali to, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Wisła wyjechała na krótkie zgrupowanie do Gniewina, gdzie rozegrała mecz z Arką Gdynia. No i no niestety, no jest tutaj no, niefajna informacja, bo Mateusz Foch właśnie w tym sparingu odniósł poważną kontuzję. Panie trenerze, no z tych już pierwszych informacji wynika, że no długa przerwa czeka Mateusza. Tak, niestety niepokojące nas informacje już z płyty boiska się potwierdziły. Mateusz już jest po zabiegu, miał uszkodzone wiązadło krzyżowe i czeka go co najmniej 6-miesięczna rehabilitacja. Na pewno jest to zła informacja dla zespołu, ale trzeba patrzeć w przyszłość, trzeba żyć dalej, mamy innych zawodników. Czasami w życiu tak jest, że nieszczęście jednego jest początkiem czegoś nowego, czegoś dobrego. Może się okazać, że niekoniecznie gorszego. Życie toczy się dalej i trzeba nad tym przejść do porządku dziennego, chociaż oczywiście trzymamy za Mateusza kciuki i gorąco go pozdrawiamy. Natomiast w sparingu z Arką Gdynia przede wszystkim dostali szansę ci piłkarze, którzy do tej pory nie występowali jeszcze tak często na boisku, czy w ogóle nie mieli okazji. Jak pańskim zdaniem oni wypadli? Czy oni się przybliżyli trochę do pierwszej jedenastki? Na pewno trzeba korzystnie spojrzeć na poziom, jaki zaprezentowali zawodnicy, którzy w mniejszym wymiarze czasu w tym sezonie występowali, czy mieli okazję występować w meczach ekstraklasy. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, bo życie pokazuje, że na przykładzie Mateusza, któremu oczywiście życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, ci zmiennicy muszą być cały czas przygotowani do tego, że w każdym momencie mogą otrzymać szansę i miejmy nadzieję, że ją wykorzystają. W meczu z Arką wypadli bardzo korzystnie i sądzę, że na pewno któryś z nich dostanie szansę od pierwszej minuty w meczu z Miedzią Legnicą. Mhm. Marcel, ty też miałeś okazję wystąpić w meczu przeciwko Arce Gdynia. Powiedz mi, jak się czułeś, bo ty cały czas jesteś bramkarzem, który walczy no, na razie o pozycję numer dwa, tak? Wiadomo, że Tomasz Dene jest pierwszym bramkarzem i ty czy Bartek Gradecki musicie jeszcze trochę porywalizować najpierw o to, żeby znaleźć się na ławce. No oczywiście w jakiejś tam przyszłości, może tej trochę dalszej niż bliższej też żeby być pierwszym bramkarzem Wisły. Jak ty oceniasz swój występ? Jesteś zadowolony? Zagrałem 45 minut. Wydaje mi się, że zagrałem na średnim poziomie, a nie było to moje najlepsze spotkanie. Nie miałem też za dużo interwencji, było więcej gry nogą na przedpolu. Też kontuzja Mateusza Szwocha skróciła trochę to spotkanie. Skoro poruszyłeś temat kontuzji, czy faktycznie to jest coś takiego, że może to wybić z rytmu pozostałych zawodników, podobnie jak już w meczach o punkty? No tak, na pewno. Koledzy wszyscy byli zaniepokojeni tym zdarzeniem. To zdarzenie trwało ponad 10 minut, także wybiło na pewno niektórych z rytmu, nie? Marcel, chciałbym teraz spytać właśnie cię o ten twój taki pobyt profesjonalny w Wiśle, no bo kilka tygodni temu podpisałeś pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem. Powiedz mi, byłeś podekscytowany z tego powodu? No masz ledwie 17 lat, tak mówię rocznikowo, bo jesteś z rocznika 2001, więc na pewno to jest, no, myślę, że jak do tej pory jedno z ważniejszych wydarzeń w twoim życiu. No tak, no na pewno się ucieszyłem, gdy podpisałem kontrakty, no ale na pewno czeka mnie bardzo dużo ciężkiej pracy, bo żeby grać tutaj, to na pewno trzeba prezentować się bardzo dobrze. Powiedz mi może tak, jak zareagowałeś na tę informację, w takim sensie, czy jest dla ciebie duża motywacja właśnie do ciężkiej pracy, no bo to jest, wiesz, oznaka zaufania ze strony klubu, także wiąże z tobą przyszłość i to tę przyszłość dalszą, no bo z tego co pamiętam, umowa obowiązuje do 2020 roku. No na pewno mnie zmotywowało do dalszej pracy, tak samo jak te powołania na mecze. No i teraz tylko ciężko pracować i tyle.
Panie trenerze, Marcel już w tym sezonie zdarzało się, że zasiadał na ławce rezerwowych i był zmiennikiem Tomasa Dene, więc gdyby oczywiście zaistniała taka konieczność, to na boisku by się pojawił. Biorąc pod uwagę, że ma 17 lat, no to jest duże wyróżnienie. To znaczy, że drzemią w nim duże możliwości. Natomiast proszę powiedzieć, no, pan z racji tego, że wiele lat występował na boiskach ekstraklasy, w wielu klubach też był pan trenerem bramkarzy, ma pan oczywiście taki przegląd, tak, tych zawodników. Czy Marcel faktycznie jest takim bardzo zdolnym bramkarzem, który, nie wiem, no, za rok, dwa, trzy może już śmiało pukać do tej pierwszej jedenastki Wisły? Znaczy, zacznijmy może troszkę spokojniej. Marcel jest jednym z trzech naszych młodych, bardzo młodych bramkarzy, którzy o to miejsce rywalizują, natomiast niewątpliwie wiek jest jego handicapem i w doborze czy w nominacjach do kadry meczowej nie jest to absolutnie żaden wykładnik. Po prostu Marcela obserwowałem od roku w juniorze B i uważam, że sportowo zasługiwał na to, żeby pojawić się na treningach pierwszej drużyny. Potwierdził swoją dobrą dyspozycję i olbrzymi potencjał, jaki w nim drzemie. Oczywiście, jak każdy młody zawodnik z naszego grona, ma swoje braki, ale jest bardzo świadomy, mocno stąpającym po ziemi, poukładanym człowiekiem i sportowo udowadniał w meczach kontrolnych, że na to miejsce zasługuje. Ma jeszcze dwóch Bartków w roli swoich konkurentów. Mają kogo podglądać, bo uważam, że Tomasz Dana, jeśli chodzi o aspekty na przykład ofensywne, to jest absolutnie top 3 w naszej ekstraklasie. I dużo mogą od niego się nauczyć czy podejrzeć, natomiast ich wartość na dzisiaj pozwala im z optymizmem patrzeć w przyszłość i gdyby tak nie było, to Marcel pewnie by się nie pojawił w naszym gronie, natomiast dostrzegamy w nim olbrzymi potencjał. I dlatego jest w naszym gronie. Panie trenerze, wspomniał pan, że jeszcze Marcel ma przed sobą dużo pracy i oczywiście są jeszcze elementy, nad którymi musi pracować. No właśnie chciałbym spytać, a jakby, czym na dzisiaj już może Marcel imponować, a jakie są jeszcze elementy, które na pewno musi poprawić, jeśli chce myśleć o poważnej karierze w piłce seniorskiej? Jeśli chodzi o styl naszej gry, czy filozofię gry naszego pierwszego trenera, czy filozofię gry Wisły Płock, czyli grę ofensywną, grę z wykorzystaniem bramkarza do budowania ataku pozycyjnego, utrzymywania się przy piłce. Tam niewątpliwie potrzebujemy zawodnika, który w tych elementach gry, czyli w rozegraniu, bierze czynny udział z zespołem i sobie radzi. Najlepiej jak to będzie bramkarz obunożny, bo wtedy łatwiej jest tą piłkę rozegrać. I uważam, że tutaj predyspozycje Marcela są duże. Bardzo podoba mi się jego czas reakcji, jego niebywała odwaga, które pozwalają mu na interwencje, które decydują o obliczu wyniku meczu. I to są niewątpliwie jego duże atuty, natomiast o rezerwach wiemy, natomiast nie chcielibyśmy je upubliczniać. To aż tak? A Marcel, spytam, czy ty chciałbyś może upublicznić jakąś rzecz? Nie wiem, jest coś takiego, co czujesz, że jeszcze no, masz tutaj duże rezerwy? No tak, jest na pewno wiele rzeczy do poprawy, na przykład gra nogą. Myślę, że chciałbym bardzo dobrze grać nogą, podobnie jak Tomasz. Dlatego warto się na nim wzorować. No i to jest moja taka jedna z wad, którą chciałbym na pewno poprawić. Panie trenerze, żeby właśnie ten potencjał Marcela wydobyć, proszę powiedzieć, jak wygląda taki trening bramkarski, czy dla bramkarza w tak młodym wieku ważne jest to, żeby też uczestniczył w jakichś dodatkowych zajęciach, czy powiedzmy ten trening, który ma zaordynowany w ramach tego takiego standardu, bym powiedział, klubowego, czy on wystarcza jakby na tym etapie. No, wiadomo, że to jest bardzo młody piłkarz, więc nie chodzi też o to, żeby jakoś go nadmiernie eksploatować. Znaczy, powiem tak, młodzi ludzie dużo lepiej adoptują się do zwiększonej intensywności zajęć niż zawodnicy, powiedziałbym, bliżej schyłku kariery, dlatego że młody organizm dużo szybciej się regeneruje mimo wszystko. Natomiast absolutnie, żeby ten aspekt był na eksponowanym poziomie, chciałbym, żeby był na reprezentacyjnym, to
oprócz fragmentów gry, w których próbujemy doskonalić ten element gry bramkarza. Absolutnie tutaj są niezbędne elementy gry i udział w zespole, ale we fragmentach gry, które są realnym odzwierciedleniem fragmentów meczu, czyli z udziałem przeciwnika pod presją, bo wtedy zdecydowanie zmienia się jakby kąt patrzenia na piłkę, czas przyjęcia, podania piłki i jej rozegrania. W naszym treningu izolowanym możemy doskonalić technikę, przyjęcie, podanie, ale to się odbywa w innym czasie. Natomiast wymiar meczu daje taki realny, rzeczywisty pogląd na to, jak radzi sobie nasz młody chłopak w takich sytuacjach, warunkach meczowych. Marcel, powiedz mi, ten przeskok między piłką juniorską a seniorską jest duży twoim zdaniem, czy jednak jest ono taki, że widzisz, że jednak w jakiejś krótkiej perspektywie jesteś w stanie przyswoić sobie wiele rzeczy, które cię przybliżą po prostu do tego poziomu? No jest na pewno lekki przeskok. Ja akurat, u mnie akurat bardzo szybko się to zadziało, ponieważ jeszcze z 2 miesiące temu grałem na boiskach juniorskich, tak, w juniorach Wisły, w juniorach młodszych Wisły. No ale jakoś sobie tam poradziłem w tym przeskoku, tak, między juniorami a seniorami. No i teraz z każdym dniem coraz pewniej się czuję. Nabieram tej pewności w szatni, na boisku, no i oby tak dalej. Jesteś w stanie podać jakieś takie podstawowe różnice między właśnie, mówimy tutaj oczywiście o roli bramkarza, tak, między piłką juniorską, piłką seniorską, coś tutaj potrafisz wyłapać, a nie, może coś cię zaskoczyło na przykład, że nie wiem, jest to robione z taką intensywnością, czy czegoś się nie spodziewałeś? Na pewno nie miałem tak intensywnych treningów w juniorach, jak z trenerem Andrzejem. Wcześniej trenowaliśmy z trenerem bramkarzy raz w tygodniu, w maksie 2. Teraz te treningi, są takie wstawki w treningi z trenerem Andrzejem, praktycznie codziennie. Jest to dla ciebie do zaakceptowania, czy jednak bywasz, nie wiem, zmęczony bardzo po tych treningach, jednak jeszcze organizm się jeszcze jakby do tego nie dostosował? Na początku tak było dla mnie bardzo ciężko, ale tak jak mówiłem, z każdym dniem coraz lepiej się czułem przy tych samych obciążeniach, tak. No i jeszcze dodam, że na początku był okres przygotowawczy, dlatego mój organizm też powoli się dostosowywał, ale było ciężko na początku. Chciałbym cię jeszcze spytać taką rzecz. No, wiadomo, że teraz jesteś najmłodszym zawodnikiem w kadrze pierwszego zespołu i powiedz mi, jak wyglądają twoje relacje z tymi starszymi zawodnikami. Wiadomo, że łatwiej jest je nawiązywać, utrzymywać z ludźmi, którzy są w podobnym wieku. No tutaj masz na przykład, nie wiem, Bartka Sielewskiego, który jest od ciebie 2 razy starszy, tak? Więc nie wiem, jak zostałeś przyjęty w drużynie, czy no, nie wiem, już masz za sobą taki ten etap, powiedzmy, gdzieś takiego schowania, bycia gdzieś tam wycofanym i już po prostu czujesz się pełnoprawnym członkiem drużyny. Nie, no chłopacy przyjęli mnie bardzo dobrze. Był jakiś chrzest, czy? Jeszcze nie było. Ale będzie. Pewnie tak. Oby nie. No, koledzy przyjęli mnie bardzo dobrze. Wiedzieli, że jestem wychowankiem, tak, tu się wychowałem w Płocku. No i trzymam kontakt raczej z tymi młodszymi zawodnikami, takimi jak Damian Rasek, czy Krystian Miś, czy mój kolega z juniorów Alex, też z nami teraz trenuje. A powiedz mi, czy wy się też tak trzymacie na przykład gdzieś poza boiskiem, czy to jest tylko tutaj właśnie w klubie, a później już tam każdy idzie w swoją drogę? No, tak jak mówiłem, z młodszymi zawodnikami gdzieś tam czasami się spotykamy poza boiskiem, a zresztą no, tylko tutaj w klubie, nie? Panie trenerze, jak pan ocenia jakby Marcela od strony charakterologicznej właśnie, czyli nawiązywania relacji z innymi zawodnikami, oceny umiejętności znalezienia się po prostu w takiej sytuacji? Na pewno dla młodego chłopaka 17-letniego jest to jakieś wyzwanie też, żeby wejść z dnia na dzień do drużyny zawodowców, tak, którzy też inaczej na pewno do tego podchodzą, bo dla Marcela to wszystko jest nowe, na pewno tego wszystkiego chłonie. Starsi zawodnicy już mają pewien dystans do tego, tak. I powiem tak, tutaj adaptacja Marcela w nowym środowisku, w gronie wielu starszych kolegów,
przebiegała bardzo sprawnie, szybko, ale to przede wszystkim duży pokłon dla rodziców Marcela, którzy naprawdę mają dobry wpływ na niego i myślę, że te wartości, które wyniósł z domu, absolutnie potrafi sprzedać w szatni, jest zawodnikiem bardzo lubianym i nie ma tutaj żadnych kłopotów jakichś interpersonalnych, które miałyby móc mieć miejsce w jego wieku. Natomiast boiskowo absolutnie ma cechy charakteru, które mogą mu pozwolić o czymś dużym w przyszłości. Panowie, teraz parę słów o tym najbliższym meczu, bo w sobotę w Płocku rywalem Wisły Miedź Legnica. No wiadomo, sytuacja Wisły, jeśli chodzi o punkty w tabeli, jest nie najlepsza. Było kilka meczów, gdzie Wisła była dużo lepsza od rywala, nie potrafiła tego udokumentować, trochę tych punktów uciekło. Teraz trzeba odrabiać straty. Głęboko wierzę, że tak właśnie będzie w sobotę w meczu z Miedzią. Natomiast niewątpliwie piłka nożna jest wykładnikiem takiej niebywałej pazerności, muszę to tak określić, pazerności na zdobywanie goli, dlatego że gole powodują, że schodzisz z boiska albo pogonany, albo wychodzisz w roli zwycięzcy. Tych goli, tej takiej pazerności, mam wrażenie, że nam zabrakło w kilku meczach, w których mieliśmy zdecydowaną przewagę w utrzymaniu, w posiadaniu piłki, w kreowaniu akcji ofensywnych. I niestety los i też błędy takie indywidualne, które każdemu się mogą przydarzyć, nam się przydarzyły w tym roku dosyć częściej niż naszym konkurentom. I schodziliśmy z dużym niespakiem po remisach, czy tym bardziej po meczach przegranych. Natomiast wierzę, że tutaj mecz jakby w Warszawie i później myślę, że zupełnie dobrze rozegrany mecz z Jagiellonią, z trudnym przeciwnikiem, pozwoli nam z optymizmem wpatrzeć w przyszłość i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie odnieść pierwsze zwycięstwo na własnym boisku w tym sezonie i pokonać Miedź Legnica. No Marcel, powiedz mi, czy ty miałeś problem na przykład, żeby się oswoić z takimi rzeczami jak porażka? No bo wiadomo, że w piłce seniorskiej no to jest to podejście zupełnie inne. W piłce juniorskiej przede wszystkim skupiacie się na szkoleniu. No wyniki gdzieś tam zawsze schodzą na drugi plan. Natomiast w piłce seniorskiej jest dokładnie odwrotnie. To wynik determinuje to co się później dzieje. Czy ty, nie wiem, no masz problem na przykład, żeby przyjąć porażkę, tak? Wiadomo, że kilka już na początku tego sezonu się zdarzyło, a jesteś też członkiem grupy, więc jak wy na to reagujecie? Myślisz, że reagujecie dobrze po prostu, że na razie jakby nie podajecie się, nie rozmyślacie o tym, tylko skupiacie się na kolejnym meczu, no bo mówię, teraz biadolenie nad tym, co się wydarzyło, nie ma najmniejszego sensu, bo to nic nie pomoże po prostu. No tak, ja porażkę też czuję się jak przegrany, ponieważ tak naprawdę od małego chodzę na mecze Wisły, wspieram zawsze Wisłę i chcę, żeby ona wygrywała. Dlatego po porażkach też jestem bardzo zdenerwowany, tak jak cała drużyna. Myślisz, że jesteś w stanie coś właśnie z porażek wyciągać? Czy ty podchodzisz do tego w ten sposób, że starasz się jak najszybciej o tym zapomnieć? Czy jednak jeszcze analizujesz nawet na jakieś własne potrzeby to, co się wydarzyło? Może żeby łatwiej ci było to zrozumieć po prostu? No zawsze mam analizę wideo po każdym meczu, czy przegranym, czy wygranym. No i na pewno z każdej analizy staram się wyciągać jak najwięcej wniosków, tak, wyciągać z postawy innych zawodników też, i na tym to polega. Panie trenerze, z racji tego dużego doświadczenia, tak ekstraklasowego, czy, nie wiem, pan na przykład pomaga tym młodszym zawodnikom trochę jakby się oswoić właśnie z takimi rzeczami, bo są one no, bardzo trudne od strony emocjonalnej, tak, do zniesienia, zwłaszcza no, dla takiego zawodnika jak Marty, który jest wychowankiem klubu i też identyfikuje się z nim prywatnie, nie tylko tutaj też jako zawodnik. Czy to jest tak, że czasem no, jest potrzeba jeszcze porozmawiania dodatkowo z zawodnikiem, wytłumaczenia mu, że no taki jest sport, tak? To się po prostu czasami zdarza. Ważniejsze jest dużo to, jak zareagujemy na porażkę, a nie, że się jej poddamy.
Najważniejsze jest to, żeby zawsze wierzyć, że to, co robię na boisku, da efekt w najbliższym czasie i w przyszłości. Natomiast najważniejsze przy porażkach jest wyciąganie wniosków. Jeżeli jesteśmy świadomi, gdzie popełniliśmy błędy i co możemy zrobić lepiej, to absolutnie porażki mogą być tylko budujące i powodować, że będę jeszcze mocniejszy, jak następny mecz wygram. To jest piękne w futbolu, że mecze odbywają się co 7 dni, bywa, że co 3 dni. To jest najlepsza odskocznia dla głowy przede wszystkim zawodników, a szczególnie zawodników grających na pozycji bramkarza, że mogą się szybko podnieść i udowodnić, że to była tylko wpadka. Chciałbym, żeby moi zawodnicy grający w Wiśle Płock na pozycji bramkarza właśnie z takimi problemami sobie szybko radzili, bo to jest absolutnie jedyne antidotum do tego, żeby prezentować poziom oczekiwany przez trenerów, kibiców i nas samych. Marcel, w nawiązaniu do meczu z Miedzią, którym mam nadzieję, że jednak Wisła wygra, powiedz mi, jak będziecie się do tego meczu przygotowywać, no bo ty cały czas jakby jesteś człowiekiem, który walczy o tę pozycję numer 2, więc ty na każdym treningu musisz udowadniać swoją przydatność, no bo od tego właśnie zależy, czy będziesz na ławce, czy nie zmieścisz się do składu meczowego. Myślę, że dla ciebie to, przynajmniej na ten moment kariery, to jest bardzo ważne. No tak, ja bardzo wierzę, że wygramy ten mecz i przełamiemy tę złą pasę u siebie. No a ja będę na pewno skupiał się na każdym treningu, na każdej interwencji i żeby wypadać jak najlepiej. I będę na pewno pomagał też chłopakom na treningu czy też poza nim. Czyli jeśli Tomasz Denę znowu obronisz karny, to będzie to między innymi twoja zasługa. Mniej więcej, tak. Okej, dobra. Twoja i trenera Krzysztofowicza, żeby nie było, że tylko twoja. Panie trenerze, może już tak na koniec. Krótko o Miedzi Legnica. Co to jest za rywal, co na dzisiaj o nim wiadomo? Jak pan ocenia szanse Wisły w tym meczu, no, biorąc pod uwagę poprzednie spotkania poprzednich rywali? No wydaje się, że mówię, no po tych meczach, no przynajmniej no, z Jagiellonią Białystok, tak, czyli z bardzo wymagającym rywalem, no Miedź jest na pewno drużyną słabszą, ale czy na tyle słabszą, żeby już myśleć od razu tak pewnie o 3 punktach? No chyba nie. Nie, absolutnie trzeba tutaj się odnieść z dużym szacunkiem do drużyny Miedzi, która w ostatnim czasie widać, że... Która tak na marginesie wygrała z Jagiellonią Białymstoku 3-2. Pokonała właśnie Jagiellonię 3-2. Miałem okazję już w tym tygodniu sobie obejrzeć pełne 2 mecze, bo też tak się przygotowujemy do spotkań z każdym przeciwnikiem, analizując sobie wiele aspektów gry drużyny, z którą będziemy rozgrywać najbliższe spotkanie. Niewątpliwie jest to zespół, który powiedziałbym preferuje grę ofensywną. Ma ciekawych zawodników w ofensywie, grających szybką, ciekawą piłkę. Uważam, że przejście z fazy obrony do szybkiego ataku to jest duży argument tej drużyny i niewątpliwie bardzo groźny. Porównywałbym obecnie na tym etapie rozgrywek sportowo tą drużynę zbliżoną do poziomu Jagiellonii Białystok, czyli trzeba być świadomym, że czeka nas duże wyzwanie. Aczkolwiek ja bardzo wierzę w to, że nasza drużyna w tym spotkaniu udowodni swoją wyższość i potrafi rozstrzygnąć to spotkanie na własną korzyść. Jest to trudny moment, dlatego że nasza zdobycz punktowa nie jest za duża, ale z drugiej strony różnice punktowe wciąż w tabeli nie są zbyt odległe i zwycięstwo może pozwolić nam na przeskok o kilka pozycji w górę i tylko w tą stronę patrzymy przed tym spotkaniem. Panie trenerze, ostatnia rzecz przed meczem z Miedzią, no bo z kadry wracają też Damian Szymański, Adam Dźwigała, Giorgi i Merebaszwili. Myśli pan, że to może być jakiś problem, że ci zawodnicy nie byli obecni w trakcie tych kilkunastu dni przerwy reprezentacyjnej? No nie wiadomo, w jakiej są dyspozycji. Co prawda na pewno trener Dyja tam nad nimi czuwa. Mowa oczywiście o Damianie i Adamie Dźwigale. Natomiast no to są bardzo ważni zawodnicy dla Wisły, tak? No wszyscy grają w pierwszej jedenastce, więc na pewno no, trener Dźwigała na nich liczy przed naszym zmiedzią. No niewątpliwie są to zawodnicy, którzy tworzą kręgosłup naszej drużyny i
Sądzę, że nie, że tutaj nie powinno być żadnych problemów poza sytuacjami, na które nie mamy wpływu, czyli mam tu na myśli jakieś urazy mechaniczne. Wręcz przeciwnie, uważam, że te nominacje do kadry i Damiana i Adama, Georgi już był stałym gościem swojej reprezentacji Gruzji, tylko motywująco jeszcze bardziej na nich wpłyną i tym bardziej oni będą zmotywowani do tego, żeby ciągnąć nasz zespół w górę tabeli. Z całego serca życzę im, żeby dzisiaj mieli okazję rozegrać jakieś minuty w kolejnym spotkaniu reprezentacji, bo niewątpliwie jest to zaszczyt dla każdego piłkarza. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa. No, po pierwsze oczywiście, żeby obejrzeć mecz Polski z Irlandią i zobaczyć, czy Damian Szymański znowu dostanie szansę od trenera Brzęczka, a Adam Dźwigała być może zadebiutuje w reprezentacji. Natomiast przede wszystkim zapraszamy wszystkich na stadion imienia Kazimierza Górskiego w najbliższą sobotę o 15:30, ponieważ Wisła Płock zagra z Miedzią Legnica i Państwa wsparcie na pewno jest potrzebne piłkarzom, żeby wiedzieli, że kibice są z nimi na dobre i na złe. Trochę punktów brakuje w tabeli, ale miejmy nadzieję, że właśnie te trzy punkty w najbliższą sobotę dopiszemy do dorobku Wisły. Kończymy magazyn Kibica. Ja przypomnę, że moimi gośćmi byli trener bramkarz Wisły Płock, Andrzej Krzysztofowicz. Dziękuję panie trenerze. Dziękuję państwu. I bramkarz Wisły Marcel Zapytowski. Dziękuję Marcel. Dziękuję bardzo. Ja też państwu dziękuję. Michał Michalak. Do usłyszenia już za tydzień.